Będzie się starał. Tak, będzie. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja pochodzę z takiej wsi na Słowacji, gdzie jest dialektem góralsko-prusyński. Nie jest to, nie będziemy wyprawiać polski tak dobrze. Ja jem, dziękuję bardzo za zapraszanie do wystawy w Warszawie. Jest to ładne miasto. Ja się bardzo cieszę, że możemy prezentować to najlepsze z moderny słowackiej powojnowej 60-70 lat. Ale ku tej intensywniejszemu, takiemu lepszemu wykładu, to chcę poprosił pani informacji. Będziemy snažiť aj každému osobne vysvetliť alebo popísať dané otázky. Takže mal som tú čest a mal som to šťastie počas mojich štúdií dejín umenia na Trnavskej univerzite. Mám to šťastie, že počas mojich štúdiov v histórii štúky na univerzite v Trnave bol jedným z mojich docentov aj docent Karol Kahol. Jeden z mojich profesorów był profesor Karol Kahoun. Ten to pan, który cały swój život venoval przeważnie stredowekému umeniu, a hlavne stredowekej architektúre. Zajmował się przez całe swoje życie średniowiecznej, sztuce średniowiecznej, przede wszystkim architekturze średniowiecznej. Sa podwiał jeszcze jako młody absolwent nadšenec pre výtvarné umenie. Zdecidoval sa, podiel sa ešte teda ako môj absolvent zachvycené štúka. V roku 1957 zrealizovať vtedy vychádzajúcimi absolventmi vtedajších škôl výtvarných v Československu nielen v Bratislave, ale v rámci aj akadémii v Brne, aj v Prahe, ale slovenského pôvodu, zorganizovať výstavu v Žiline. S mladými absolventami, čo v tom čase končiacimi studia na tých akadémiách štúk pieknych, nie tylko v Bratislavie, že miastach slovanských, ale też českých, ale artistami slovanského pochodzenia, zrealizovať výstavu v Žiline, v severo-slovenskom meste. A táto výstava stojí na začiatku bez pochyby najdôležitejšej výtvarnej skupiny, aká sa po vojnovom Slovensku vyformovala. I tá výstava je vlastne počiatkom tej najvážnejšej grupy plastikov, aké povstali, aké vzniali po vojne na Slovensku. Na tejto výstave vystavovalo 12 výtvarníkov. 12 artistov prezentovalo svoje práce na tej výstave. Z ktorých sa ale už na výstavu druhú, ktorá sa konala o 2 roky neskôr, už nie v kurátorstve Karola Kahouna. Spośród ktorých dvoch z nich, tak? Na wystawie, nie, spośród ktorých na wystawie, ktorá odbywała się 2 lata później, której kurátorem už nie byl wspomniany wcześniej profesor. Ale to jej kurátorom bol Juraj Mojžiš. Čili Juraj Mojžiš bol hlavným kurátorem. Sa už teda z tej pôvodnej 12-člennej skupiny vyformovala skupina 8, ešte 8 výtvarníkov, ktorí už tzv. Skupinu Mikuláša Galandu zaznamenávajú aj vo svojom manifeste. Čili spôsob tých 12 prezentujúcich svoje práce na viešej výstave pozostalo 8, ktorí prezentovali bez práce na výstave druhej, i tých 8 stanovilo vlastne tú grupę Mikuláša Galandy, ktorí tak zapísali sa v manifeste. Tento manifest je klasickým teoretickým textom, ambiciózným, plným mladickej energie, s vôľou búrať dovtedajšie maniere a stereotypy a nastupovať s novým elánom. Že ten manifest je s takým typovým textem fachowym, tekstem młodych, ambitnych artystów, którzy chcą burzyć, chcą tworzyć coś nowego, mają dużą energię, dużo radości życia w sobie. Ale na rozdiel od tych awangardnych
kulturizmu to nie je skupina, ktorá by zabúdala, alebo ktorá by opovrhovala minulosťou, respektíve opovrhovala tradíciou. V przeciwieństwie do grup awangardowych i manifestów awangardowych, w przeciwieństwie do manifestów futurystów, to nie jest grupa, która by gardziła przeszłością i która by tą przeszłość, która by zapominała o tej przeszłości w swojej twórczości. Ale a to są w koniecznym dôsledku na Slovensku ani nie dało. Pretože slovenské výtvarné umenie už v svojom pôvode a v moderne, ktorá je predvojnovej moderne, má svoje najhlbšie zakorenenie v ľudovosti, v ľudových tradíciách. Na Slovensku vlastne by sa nedalo zapomnieť o tej prešlosti, ponieważ už tie najstaršie nurty plastyczne znaczące na Slovensku, napríklad slovenská moderna, te svoje korzenie, te svoje podstawy szukały właśnie v ľudovosti. Odnajdywały tej ľudovosti. A tak aj táto mladá teda skupina tedy mladých absolventov si vytiahla z dejín výtvarného umenia na Slovensku odvážne počiny staršej generácie, autorov ako Ludovít Fula, Janko Alexi, Mikuláš Alexander Vazovský a nakoniec Mikuláš Galanda. I vlastne tá grupa mladých v tom čase artistov slováckých wyciągnęła, odwoływała się do odważnych poczynań swoich poprzedników, wymienionych tutaj przez pana kuratora, jak Fulla, Bazowski, Aleksi. Czy też Aleksi, czy też ostatni, który nadał imię całej grupie Mikuláša Galandy, z których prawie Mikuláš Galanda a Ludovít Fula, to dwaja wytwarnicy, jeszcze w 20. rokach, teda w międzywojnowym období, skoncipovali vôbec prvé teoretické texty k moderným. Ci dvaj ostatní, čili Fulla i Galandra v latach 20. XX wieku stworzyli właśnie takie pierwsze texty dotyczące koncepcji sztuki nowoczesnej modernizmu na Słowacji. A práve preto sa skupina vtedy, teda v 50. rokoch, koncom 50. rokov, rozhodne tá skupina, vtedy ešte 8 výtvarníkov, pomenovať skupina Mikuláša Galandu. Môže sa pomenovať aj skupina Ludovíta Fulu. Nespravili tak, pretože Galanda bol predsa v tej kombinácii Galanda Fula bol odvážnejší. Fula bol kubizujúci, Fula bol bez pochyby mimoriadne kvalitný kolorista predovšetkým. Galanda nebol taký kolorista, ale Galanda mal mimoriadnu kresbu, mimoriadne kresebne nadaný a bol teda tým pionierom. No i właściwie nazwali się grupą Mikuláša Galandy. Mogłoby powstać pytanie, dlaczego akurat Mikuláša Galandy, a nie Ludovíta Fulli. Ale Mikuláš Galanda w tej kombinacji, w tej parze tych dwóch artystów wydawał się tą postacią bardziej silniejszą, takim artystą silniejszym, bardziej wyraźnym. W przeciwieństwie do Fulli, który gdzieś tam nawiązywał do kubizmu, mimo że tam kolory Galandy nie były może tak zdecydowane, to jednak jakby to mimo wszystko przeważyło na tym, że wybrano jego postać. W programie skupiny Mikuláša Galandu teda nachádzame jednoznačné snahy o posun slovenského výtvarného umenia smerom aktuálnym trendom, ktoré sú v 60. rokoch už jednoznačne informelového a abstraktne expresívneho typu. Oczywiście całej grupie chodzi o to, żeby przesunąć tą sztukę słowacką w kierunku nowoczesnych, aktualnych wtedy na świecie, w Europie trendów, informelu i abstrakcji. Abstraktnego ekspresjonizmu. Abstrakcyjnego, tak, ekspresjonizmu. Ale z jednoznacznym odwoływaniem się na tradycję, totiż to na silną figuratywną a predmetną expresivitu, predmetnú štilizáciu. Jednak vlastne odvolujúc sa do tej tradícii, do figurativizmu i do tego predmetu, expresii predmetu poštokonáva. To znamená, že ak sme to hodnotili čisto z tendencií svetového výtvarného umenia, tak ide skôr o informel, ktorý nepopiera predmetné zložky v výtvarnom umení, ale práve ich predmetnosť, reálne predmety,
ale v značně redukovaných, abstrahovaných formách. Czyli właściwie moglibyśmy mówić, że chodzi o taki informel, ale nie chodzi o pokazywanie przedmiotów w takim rzeczywistym ich kształcie, ale o przedstawienie, przesunięcie trochę w stronę abstrakcyjnych opisów tych przedmiotów. Tak sa teda z tých pôvodne 12 ešte zvoľného zoskupenia výtvarníkov kryštalizuje tých 8 pôvodných členov, ktorými sú. Začneme. Teraz pán kurátor bude vymieňať tých členov grupy Mikuláša Galandu, tých 8. Pokúsim sa to teda abecedne, najskôr, teda abecedne. Andrej Marčík, ktorý sa nachádza za pánom. Andrej Marčík, s jeho kresbou ešte aj na palete. Tam máme druhý šusinek na štavnice. Andrej Marčíka. Ďalej Anton Čutek. Anton Čutek, řeďba. Asi prejdem už mimo abecedného, lebo nebudem teraz na tým špekulovať. Vladimír Kompánek s tou pani v rohu. Sąsiadka obrobu rzeźba i stałkowska obrobu rzeźba. A rovnako aj z touto krásnou hladinkou. Rzeźba. Milana Olaluha. Tieto tri kolorované akryly. Trzy akryle autorstwa Milana Olaluhy. A dve kresby vo foaje. Dva rysunky, ktoré znajdujú tam pri vejściu.